Profesor Stanisław Grygiel, nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powiedział słowa, które bardzo mnie uderzyły, mianowicie ów międzynarodowej sławy ekspert w problematyce rodzinnej powiedział, że świat, Polska odchodzi od nauczania Jana Pawła II. Przypomniał jego słowa o tym, że po okresie komunizmu być może przychodzi na Polskę zdecydowanie groźniejsze zagrożenie, jakim jest liberalizm moralny. I te słowa przypominają mi się dzisiaj, kiedy mocno i głośno mówimy o apostazji. Kwestia apostazji jest problemem dla Kościoła, jest również coraz poważniejszym problemem dla Kościoła w Polsce. Przypadki w niektórych diecezjach, w porównaniu z tymi, które były jeszcze kilka lat temu, skala jest dziesięciokrotnie niekiedy większa. To są bardzo poważne wyzwania. Ale przypominają mi się również słowa Jana Pawła II, wypowiedziane przed bardzo wielu laty, kiedy powiedział, że współczesna Europa zdaje się dokonywać cichej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. I mnie się wydaje, że oprócz tych faktów apostazji dokonywanych w majestacie prawa, podpisywanie papierów, rozmowy z proboszczami, takie czysto formalne odejścia i zrywanie z Kościołem, niesłychanie dramatyczny fenomen, jak to ujął ojciec Józef Augustyn. Otóż, że obok tych formalnych aktów apostazji mamy akty apostazji, które są dokonywane, które są faktyczne, ale nie obarczone tymi różnymi formalnościami, że być może nawet nie uświadamiamy sobie, iż w istocie odchodzimy od Kościoła. I kiedy o tym myślałem, no pomyślałem sobie, że słowa Jana Pawła II, który mówi, że człowiek współczesny dokonuje aktów apostazji, człowiek syty dokonuje aktów apostazji, ponieważ zaczyna żyć tak, jakby Bóg nie istniał, przypomina mi się to wówczas i ostatnio na to również wpadłem, kiedy w Polsce rozgorzała na nowo dyskusja wokół handlu w niedzielę. Jak bardzo wielu z nas podnosi wielkie larum z tego powodu, że znowu kolejna niedziela z zamkniętymi sklepami. I takie mam wrażenie, może to jest wniosek zbyt daleko idący, ale nieodparty, że kiedy taka wrzawa podnosi się w katolickiej Polsce, wrzawa świadcząca o tym, że nie potrafimy już obejść się bez zakupów nawet w niedzielę, że te słowa Jana Pawła II, przestrzegającego przed cichą apostazją człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał, że te oto dramatyczne słowa zaczynają się spełniać w ojczyźnie Jana Pawła II. To są słowa bardzo smutne, ale taka jest chyba sytuacja i dobrze, żebyśmy sobie z niej zdali sprawę, no i próbowali otrzeźwieć i wyprowadzić z tego jakieś praktyczne wnioski.